Witamy Państwa serdecznie w 12 już odcinku naszego programu Niklotowe Rozmowy, w którym występuje Tomasz Szczepański. Dobry Państwu. Oraz moja skromna osoba Grzegorz Świk. A dzisiaj druga już w roku nasza premiera. Zgodnie z obietnicami wydajemy drugi zeszyt wznowienia klasycznej pracy Adama Fischera, wybitnego polskiego przedwojennego profesora, etnografa, znawcy kultury słowiańskiej pod tytułem Etnografia słowiańska, zeszyt drugi. Użyczanie objętościowo dużo większy niż zeszyt pierwszy, połabianie, a przed nami jeszcze premiera za jakieś 2-3 miesiące zeszytu trzeciego o Polakach, czyli pewnie najciekawszego dla wielu naszych sympatyków, dla wielu czytelników, którzy będą mieli przyjemność naszą książeczkę odebrać, zakupić i przeczytać. A tymczasem chciałem się, Tomku, zapytać Ciebie, bo wiem, że uważasz, że przypominanie dziedzictwa kultury i spuścizny ludu łużyckiego jest istotne. I jakbyś spojrzał na to pod kątem zarówno wydawania tego typu prac, jak i w ogóle stanu świadomości kultury łużyckiej w Polsce i nie tylko. Trzeba zacząć od tego, że o ile przed wojną czy w okresie jeszcze powojennym mieliśmy do czynienia z dużym zainteresowaniem społecznym wykraczającym poza środowiska ściśle naukowe kwestią słowiańszczyzny zachodniej, w tym oczywiście także narodu łużyckiego, co wyrażało się także w istnieniu stowarzyszeń społecznych, które propagowały tę wiedzę o naszych pobratyńcach. O tyle po 1989 roku w III Rzeczpospolitej nie udało się tego odnowić. To miało swoje przyczyny oczywiście polityczno-społeczne. Można wskazać, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego 1,5-milionowa społeczność polska w Niemczech współpracowała z organizacjami mniejszości narodowych w Niemczech, w tym także z organizacjami mniejszości łużyckiej. Ta współpraca była dużą pomocą dla Łużyczan, choćby dlatego, że o ile polska społeczność mogła liczyć na jakąś tam pomoc państwa polskiego, co dawało pewną osłonę jednak i powiedzmy chociażby sam fakt legalnego działania do dnia 1 września 1939 roku, legalnie mógł działać Związek Polaków w Niemczech, no tyle Łużyczanie jako naród nie mający własnego państwa poza granicami Niemiec bardzo znacznie szybciej zostali pozbawieni swoich struktur organizacyjnych i padli ofiarą różnych zakazów, które praktycznie zlikwidowały ich życie kulturalne, społeczne. To, co było legalne w granicach Republiki Weimarskiej, przestało być legalne w ciągu kilku lat w okresie III Rzeszy. Notabene niektórzy działacze łużyccy byli zatrudniani przez polskie organizacje w Niemczech, na przykład chociażby słynnego Jana Skali. Z kolei w okresie powojennym, po 1945 roku, względna masowość organizacji ProŁóż, Akademickiego Związku Przyjaciół Łużyc ProŁóż, kierowanej przez Alojzego Stanisława Martyniaka, później także naukowca, który się sprawami łużyckimi zajmował, już na poziomie stricte naukowym, no, popularność ProŁóżu wiązała się zapewne też z jakimiś nadziejami, czasami wyrażonymi wprost, czasami wyrażonymi w sposób taki omowny, aluzyjny, wyrażała się z nadziejami, że naród łużycki zostanie wyodrębniony z administracyjnie z Niemiec i być może związany jakoś ze swoim zachodnim, wschodnim pobratymczym sąsiadem, czyli z Polską. Te nadzieje oczywiście nie spełniły się, no ale one mogły być jakimś elementem tego paliwa społecznego. Po 1949 roku, kiedy już powstaje Niemiecka Republika Demokratyczna, komuniści polscy za oczywiście głosem Moskwy uznają kwestię łużycką wyłącznie za sprawę wewnętrzną Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I tym samym wszelka aktywność społeczna poza stricte naukową jest oczywiście niemożliwa.
i ten stan się utrzyma aż do 1989 roku. W bardzo ograniczonym zakresie jakąś popularyzację prowadziły na przykład środowiska przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym, ale by wspomnieć tutaj chociażby nieżyjącą już profesora Desiatkowską, czy nieżyjącego już tłumacza z języków użyckich pułkownika Stanisława Marciniaka. Ale to wszystko było na skalę bardzo ograniczoną. Po 1989 roku mamy wprawdzie pewne ożywienie, powstaje Towarzystwo Polsko-Serbo-Użyckie kierowane przez notabene byłego członka Prołuży, doktora Zbigniewa Gajewskiego, też już nieżyjącego. Później tę tradycję przejmuje Stowarzyszenie Prolusatia w Opolu, istnieje pismo Zeszyty Użyckie, ale to wszystko jest w skali bardzo skromnej. To, jak mówię, można analizować przyczyny, ale chyba ta audycja mniej jest temu poświęcona, bardziej znaczeniu tej sprawy. Dlaczego warto? No przede wszystkim warto z powodu takiego, że my na ziemiach odzyskanych jesteśmy, my jako Polacy, jesteśmy poddani pewnej ofensywie propagandowej niemieckiej polityki historycznej. Ta niemiecka polityka historyczna ma na celu przekonanie nas, że wyłącznie niemiecka spuścizna jest tam istotna i Polacy powinni ją w sposób bezrefleksyjny kultywować. No i bardzo często lokalne elity kultywują tę niemiecką spuściznę w sposób bezrefleksyjny. Ja wspomnę chociażby taki spektakularny przykład, jak próba odbudowy pomnika fikcyjnego bóstwa germańskiego Sedyny w Szczecinie, który to pomnik jednoznacznie był symbolem niemieckiego ekspansjonizmu, a także zafałszowywał pewną prawdę historyczną, mianowicie to, że niemiecka nazwa Stettin wywodzi się z nazwy słowiańskiej, która to nazwa słowiańska kuła w uszy Niemców i dobrze było popularyzować na poziomie takim nienaukowym oczywiście, ale na poziomie czytelnika gazety, dobrze było popularyzować jakąś inną teorię i ten pomnik też tę teorię miał popularyzować. Do odbudowy tego pomnika nie doszło. Zawsze podkreślam, że tutaj nasze środowisko też pewien wpływ na to skromny miało. Natomiast co charakterystyczne, przecież ten pomnik odbudowywał i nie żadne czynniki niemieckie, tylko chcieli odbudowywać Polacy. Związani z tamtejszymi lokalnymi elitami, przede wszystkim orientacji lewicowo-liberalnej, można tak to powiedzieć. I takich przykładów można podawać dużo, jak chociażby likwidację pomników z napisem byliśmy, jesteśmy, będziemy na ziemiach odzyskanych, które to likwiduje się czy likwidowano czasami pod pretekstem dekomunizacji, co jest jawną kpiną. Można powiedzieć z idei dekomunizacji te same czynniki, które na przykład w Warszawie prezydent Trzaskowski nie zgodził się na likwidację ulicy Dąbrowszczaków, czyli przypomnijmy komunistycznych najemników, którzy bronili komunistów w Hiszpanii w okresie wojny domowej, a chciano ją zastąpić ulicą Borysa Sawinkowa, przywódcy rosyjskich socjalistów rewolucjonistów, który współpracował z Piłsudskim, czyli był to ukłon w stronę antykomunistycznych i antyimperialnych Rosjan. I to platforma w osobie swojego prezydenta ucięła i nadal jest ulica komunistycznych tajemników Dąbrowszczaków na Pradze Północ w Warszawie. A ta sama platforma, te same środowiska likwidują pomniki, które nie mają jakichkolwiek odniesień komunistycznych, natomiast są manifestacją polskości. Coś takiego działo się w Koszalinie, coś takiego się działo w Bytowie. I to jest nie przypadek, tylko wynika oczywiście z faktu, że dla obozu europejskiego Niemcy po 1989 roku stali się, jak to formułowano, naszym adwokatem
w Unii Europejskiej. Powiedzmy sobie to jasno, duża część tych elit europejskich w sensie geopolitycznym orientuje się na Niemcy po prostu. Jest to partia Berlina w Polsce, tak? Partia zagranicy, ale właśnie konkretnej zagranicy. Chodzi tutaj o Berlin i wszystko to, co ten Berlin może drażnić, to oczywiście jest spychane w cień, albo na to pieniędzy nie ma, nie będzie. Dopóki oczywiście partia Berlina będzie miała jakieś wpływy na ziemiach zachodnich, a niestety tak jest. I to jest ten pierwszy powód, dla którego warto tych użyczan przypominać, bo w ten sposób pokazujemy, że nie tylko polszczyzna na tych terenach jest jakąś przeszłością, ale także w jednym miejscu jest czymś żywym. To jest ten pierwszy aspekt. No, drugi aspekt jest taki, że część Łużyc, Łużyce Wschodnie, to są kawałki Łużyc Dolnych i Górnych, które są w granicach województwa dolnośląskiego, jest na naszych terenach i jeżeli odwołujemy się do przeszłości spuścizny kulturalnej wszystkich ludów, które tam żyły, no to oczywiście także i do przeszłości Słowian, którzy zamieszkiwali Gubin i Zgorzelec. Tak to wygląda na mapie. I jeszcze można zwrócić uwagę na jeden aspekt. Łużyczanie wykazali się olbrzymią żywotnością, przecież znajdując się tyle wieków wewnątrz organizmu niemieckiego, kultury bardzo inkluzywnej, kultury bardzo atrakcyjnej, kultury, która udowodniła, że potrafi asymilować znakomicie najróżniejsze elementy obce etniczne i robi to perfekcyjnie. To pobieżne zapoznanie się z historią Niemiec to pokazuje. Nie ma tu potrzeby podawać przykładów. No jednak chłonąć się nie dali, więc być może to jest lekcja także dla narodów większych, silniejszych, problemów tego rodzaju, a w tym stopniu nie mających, ale jednak być może jest to także lekcja przydatna. To są te motywy. Dlatego też właśnie nasze stowarzyszenie decyduje się na wydawanie tego typu pozycji, na przypominanie pewnej spuścizny, bo pozycje te cały czas zachowują swoją elementarną wartość poznawczą, merytoryczną. Posiadają też bogaty, jak widać tutaj ponad 40 sztuk, zbiór unikatowych ilustracji, ale przede wszystkim zdjęć z okresu powstawania tej pozycji. Także jeżeli ktoś potrzebuje w krótki i szybki, skuteczny sposób zapoznać się ze spuścizną ludu łużyckiego, który przecież tworzy i tworzył spuściznę słowiańską, no to nie ma nic prostszego, wystarczy przez naszego Facebooka złożyć zamówienie na tą pozycję, koszt 18 zł. Przypominam również, że dostępna cały czas jest także poprzedni zeszyt pierwszy o połabianach, złotych 13 zł, również autorstwa naszego wspaniałego naukowca Adama Fischera i dla koneserów malarstwa oraz historii, bardziej nauki niż powiedziałbym treści bezpośrednio zawartej w tej książce, mamy pozycję Mariana Wawrzenieckiego z aneksem w postaci prac naszego wybitnego, a niestety zapomnianego malarza, dlatego też koszt troszeczkę wyższy, 25 zł. Na końcu warto dodać, że jeżeli się nie mylę, Sawinkow był człowiekiem, który na koniec uwierzył Moskwie, bo uwierzył, że z Moskwą można się dogadać. To tak a propos pewnego chichotu historii, dla którego być może niektórzy politycy Platformy nie chcieliby widzieć jego ulicy w Warszawie, która by przypominała przynajmniej niektórym, jak kończy się wiara w zapewnienia Moskwy o tym, że z Moskwą można współpracować. To znaczy Sawinkow skończył śmiercią tak zwaną samobójczą w Rosji. A wszyscy dobrze wiemy, jak to mówi stary dowcip, co się mówi w Rosji sowieckiej i w Rosji jakiejkolwiek przed samobójstwem, towarzyszy strzelaj. A dla wszystkich łowców wszelkich teorii spiskowych, podobnie jak w zeszycie pierwszym, w zeszycie drugim, użyliśmy ilustracji pochodzenia niemieckiego na okładce, pocztówka z roku 1909, także już wiecie, kto nas finansuje. Dziękujemy. Dziękuję Państwu.
Zapraszamy na nasz kanał, na subskrybowanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.